Witam wszystkich panowie serdecznie, tutaj Zmiany i zapraszam was na kolejny odcinek z League of Legends. Dzisiaj będę grał Morgana, nam idzie za chwilę, co gdzie, jak tylko kupmy. To i owo standardowo. Welcome. Dobra, chcę widzieć Morgana, nam idzie Rengar na topie, Blitzcrank, support Gragas w jungli, Asha, Dekere przeciwko sobie, Diana, Caitlyn, Taric, Master G, bądź I, jak to woli, jak to lubi, i Garen. Dobra, jak sami widzicie, teraz Lola nagrywam w maksymalnych ustawieniach graficznych. Oczywiście, no, LOL nie ma wymagań, jednakże no, nie miałem karty graficznej, teraz mam. Jeżeli ktoś nie widział unboxingu, to serdecznie zapraszam, bo wydaje mi się, że jest fajny. To będzie, że karta jest naprawdę duża. Byłem tak z lekka w szoku, jak wielka ona może być. No ale dobra, no i tak to wygląda. Tutaj jeszcze macie ping, jaki mam. Ctrl F. Jeden z znajomych, z widzów mi to powiedział. Ctrl F i wam się wyświetla. Nie wiem, mogę wam to zostawić, jeżeli chcecie. W sumie to chyba naprawdę nie przeszkadza. No nie wiem, czy to przeszkadza, czy to w ogóle komuś do szczęścia jest potrzebne. Ktoś się w ogóle mnie pytał, w jakich nagrywasz? Ja oczywiście nagrywam w 60 FPS-ach, aczkolwiek w grze mam więcej, sami widzicie, 150 przy nagrywaniu. Co nie jest oczywiście wyczynem, bo tak jak powiedziałem, no nie ma wymagań. Dobra, to co, może parę słów na temat Morgany. Bardzo fajna postać, jedna z moich ulubionych supportów, midlanerów i Bóg wie co jeszcze. Na midzie już tak często gęsto nie grana, aczkolwiek wam powiem, że no może coś ugrać. Może dziewczynom coś ugrać, WoW w ogóle zostało znerfione. Aczkolwiek sądzę i uważam, że WQE tak się powinno maksować. O to, żeby jak najlepiej wyczyścić falę, która tutaj do was zmierza, prawda? Nie jest to może łatwe, nie należy to do prostych rzeczy, no bo tak powiedziałem, WoW zostało znerfione. Aczkolwiek dalej coś tam można ugrać. Diana. Ja Diana niekoniecznie się boję. No bo jednak mam barierę, która jest naprawdę mocna. Która jest naprawdę mega, mega mocna. Ale ten pas suka za każdym razem trafia z Q, no nie jest dobrze. Niestety Morgana ma naprawdę bardzo mały range, jeśli chodzi o umiejętności. No i tak to bywa, co? Dobra, tego nie wezmę, tego również nie wezmę. Morgana w ogóle swego czasu, kiedy jeszcze nie było mety na to, żeby była supportem, często grałem na midzie i powiem wam, że wygrywałem. Problem z jednym w early game'ie, Morgana nie ma obrażeń tak naprawdę. God damn it, nie, jak tak się będziemy bawić, to tutaj padnę szybko. Dobra, ciasteczko i do przodu. No i dużego też nie wezmę. I ogólnie rzecz biorąc, nie wiedzieć czemu trudno naskituje mi się tą postacią. Dobra, ile ona ma tam ciasteczek? Chyba już wszystkie zjadła. No i gitara, wiadomo, lepiej dla mnie. O Jesus, oczywiście mógłbym założyć na siebie barierę, aczkolwiek to kosztuje trochę many, wiecie, mi po prostu szkoda. Gragi przyjdzie, no może coś działamy. Jeżeli będę miał 6 poziom i jeżeli trafi oczywiście z klatki, to wtedy to może się dziać. Oj, Gragi, nie trafiłeś. O kurwa, Gragi, nie trafiłeś. Typia, jeszcze zużyłem flesza z nadzieją, że zabije Dianę. No widanek go junglera, no ale nic no. Co zrobisz? No nic co zrobisz. Dobra, tu zrobimy coś takiego. Mogę zobaczyć, Diana, Taric, Garen. Dobra, kupię Morello. Bo może mi się mega przydać. Okej, ja tu jeszcze tylko W użyję. Genialnie. I się po prostu cofnę.
Gragi, no Gragi trochę zjebał, ja z tym flashem, nie spodziewałem się fali minionów. Nie pomyślałem, może tyle, no spodziewać się spodziewałem, ale po prostu nie pomyślałem o tej fali minionów. No i taka sytuacja, no i taka weszła sytuacja. Diana, to Blue jeszcze przez mniej niż połowę czasu. No w sumie nie jest tak źle, nie jest tak źle. Więc tak jak mówiłem, początkowy damage Morgana jest naprawdę mały, bardzo mały. Ale im dłużej się gra, tym gorzej dla przeciwników. Potem ma naprawdę duży damage. Dobra, już mam 6 poziom. Tam Graga znowu coś spróbował i nic! No co za łeb? Co to za jungler, ja się pytam. Mam bardzo duże cooldowny. Dobra, okej. Tak się to załatwia. Właśnie, Morgana ma bardzo duże cooldowny. Dlatego jak sobie wiecie, mam już 20%. Jeszcze zrobimy sobie coś takiego. Ciastka dwa kupię. A oczywiście Master tutaj był. Nie jestem wcale zdziwiony. Teraz mam 25%, 30%. Bardzo ważne jest, żeby Morgana miał jakiekolwiek cooldowny, no. Na supporcie może to jeszcze tak nie boli, bo jednak to zależy wiadomo jeszcze jak to gra. Ale na supporcie to nie boli, bo jednak czeka się na dogodny moment z tym Q i tak dalej, aczkolwiek na midzie nie, na midzie jest to mega ważne, żeby mieć jak najszybciej te umiejętności. No, co by się tutaj czarować i oszukiwać, prawda? O Jezu, wziął mi mojego pinka. Szmaciarz. Dziewczyno, chyba sobie jaja ze mnie robisz. Nie dostanę to, Blue. Czy dostanę? Dostanę, dobra! Boże, gdybym się nie upomniał, to nie chuja by mi tego nie dał! Jebany! No, kolego! No, gościu. Mógł mi to zostawić, o perfidnie mi zabrał. No ale dobra, tak czy jak wyszło na nasze, więc okej, okay, więc to jest blues. A, żeś go gościu podbił. God damn it. Niepotrzebnie. Ta klatka była centralnie w jego skierowana. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Dobra, okej. Okay. Bitsa tak bym nie ocalił. Mógłbym zużyć flash, ale po prostu stałem za daleko.
Po prostu stałem za daleko. Tak to, no, flashem byłem pod tego blitza, ponieważ tutaj nikogo nie było. Tarik stał gdzieś tutaj, nie? No nie było szans, nie było po prostu szans, żebym go uratował. A powiem wam, że bardzo chciałem. Że bardzo chciałem. Dobra, po Morello, teraz kupię Zonię. Zonię jest bardzo, to jest w ogóle podstawowy item dla Morgany. No, nie ma nic podstawowego. Podstawowszego. Bardziej ważnego do tej postaci po prostu. Absala również kupię, bo tu widzę Diana. Diana ma naprawdę potem duży damage. I Koluden. I Koluden też nie będzie zły. Ale wtedy nie będę miał penetracji magii, wiecie, więc... Nie wiem jak to rozwiązać, a to się jeszcze pomyśli. To się jeszcze pomyśli. A o, zajebiście, nie? To było zajebiste. Dobra, ulti Asze. To trochę takie jakby specjalnie celne. A czy będzie double kill? Wydaje mi się, że może być double kill. Dobra. No i zajebiosa. A to ja się trochę boję, że Diana może wyskoczyć. No właśnie. Taką barierę miałam na szkoła, żeby ocalić mojego członka drużyny. Dobra, sobie jakoś zaschitujemy. O Jezus, jeżeli trafiłbym z ulti z klatki, to znaczy z ulti to nie wyczyn, prawda? Ale z klatki, to dziewczyna by miała gorąco, no nie ma co się oszukiwać. No i gitara. Prawda, że easy? Z Morganą naprawdę wam polecam na midzie grać. Grać Morganą na midzie to coś fajnego. Dobra, nic, tak byśmy nie poradzili. No tutaj Garen przytomnie zagrał. O, Jesus. Dobra, ale będzie po tryku, czy będę miał asystę? Tak, będę miał asystę. No, Blitzcrank, nie wiem, czy masz many na Q. Chyba nie ma many, gościu. Dobra, jak nie ma, to nie ma. Luz blues. Okej, przyjąłem to na rej. O, Jesus! O, Jesus, zginę! Ja pierdolę, dlaczego ja im pomagałem? Mogłem ich olać. To nie, oczywiście biedny musiał pomóc. Jak żeby inaczej. Nie. Po prostu nie. Tak być nie może. Gdyby Aszka miała ulti. Katie się cofnęła. Ajajaj, Asze, dlaczego się bałeś? Przecież miałaś wizję w tych krzakach. Mogą użyć wuj i próbować ścignąć Caitlyn. Uuuuhuhu! Blisko, naprawdę było blisko. Dobra, panowie, ale przynajmniej co się dzieje, to co wczoraj przy odcinku z Lux, prawda?
Ach, come on, Gragi, masz ulti? Masz ulti, może coś się ugra. Ja ulti dopiero za 10 sekund. Weźmie to, jak nic, weźmie tą farmę. Nie weźmie. No i gitara. Dobra, nam idzie, mi się coś tam fajnie poszuje. A czego kurde Gragasy robi tego kraba? To jest ważne. Zawsze to widzę, zawsze to jakiś movement speed, prawda? No to jest mega ważne robić tego kraba. Dobra, ja mam blue jeszcze przez kawał czasu, jakby nie było. Ale dostała klatkę. A i będzie po mnie jak nic. A jednak nie! Dobra, tutaj użyję tak naprawdę tylko i wyłącznie W. Żeby master mi za daleko tego nie popchnął. A mówiąc tego, oczywiście ma na myśli farmę, prawda? Dobra, teraz się cofnę. Chociaż nie mam po co, naprawdę. Mam blue, więc nie mam po co się cofnąć. Tutaj na bocie blitzcrank, nie blitzcrank. Znowu chłopak potrzebuje pomocy. Ajajaj, co masz, to może być nieciekawie, szczerze powiedziawszy. Ale z tym Garen to będzie przejebane. No nie ma to czy tamto. Dobra, użyję jeszcze jedną, wójcie, cofnę. Bo raczej będę miał po co. Okej, świetnie, jeszcze będziemy stać na ciasteczko. No dobra, Gragi, możemy próbować. No ale o Jezus, chłopie, no. Tankiem jesteś czy nie? Ja nie wiem, czy to mam jakiekolwiek szanse. Ten targ może bajtować, szczerze powiedziawszy. Jeżeli tutaj będzie jeszcze blitzcrank, to okej, to możemy się zabawić. Dobra. Oczywiście Garen zużył tepa. Za dużo mu to oczywiście nie da. Ja wolałbym się jednak cofnąć. Nie, blitzcrank, typie, o Jezus. Dobra, niech będzie ten chociaż typiarz. Dobra, okej, worth it. Ja za bardzo many nie mam, ale to nic. Caitlyn robi swoje. To znaczy Caitlyn. Ashka robi swoje. Dobra, jest nasz typiarz. Tutaj tylko już mogę autoatakować. Ja będę używał Ignite, bo się po prostu nie opłaca. Co jest biała faktu, że chciałem tego killa? Okej, Zonia. I teraz sobie kupię jakieś fajne buty. Powstaje pytanie, czemu żebym się tutaj nie wbił. Po prostu obawiałem się Garena. Jeżeli on do mnie dojdzie, to wtedy jest czas na modlitwę. Tak naprawdę, sam widzicie, nad Caitlyn, Ashka, przepraszam. Ashka fleszczała tutaj. Tylko i wyłącznie jak najdalej od Garena. Ja też się jego obawiałem. A potem użyłem ulti tak naprawdę tylko i wyłącznie Garena. Była taka możliwość. Musiałem to zrobić. No, po prostu nie mogłem dojść do...
O Jesus, dobra, ale wezmę tego. Nie mogłem dojść do Caitlyn, bo stała za daleko. I chyba flasha wtedy nie miałem, chociaż was nie chcę skłamać. Dobra, mam pinka. Dobra, dobra, lecimy, panowie. No ale nie róbmy sobie jaj! No nie róbmy sobie jaj! Znowu zużyłem flasha na bardę! Dobra, niekoniecznie. Niekoniecznie. Taszka nie ma szans z Garenem. Nikt nie ma szans z Garenem. Fakt jest taki, ona wydajwuje pod wieżę. Okej, ja go zabiłem. Zajebioza. Ja się cofnę na spokojnie. Oni tą wieżę raczej wezmą. Okej, to ja sobie daruję Voidstaffa na przebicie. A co to takie? A to coś jakiego muszę kupić. Zróbmy tak, tak i tak. Dobra, no bo ta popędzę. Chociaż nie wiem, czy w ogóle zdążę. Tego pika gdzieś zaraz ustawię, bo szkoda go trzymać przy dupie. Nie ma najmniejszego sensu. Mam jeszcze Reda, jakieś tam obrażenia w czasie, wiadomo. Ale czy Garen nie został zjedzony przez Reda? Nie, ja Diana zaminowałem. Dlaczego ona w ogóle kupiła Rabadona na początku? No cóż, tego dobra, tego już nie wiem. Mam double buffa, uhu! Dobra, Yoloku, nie ma znaczenia. Nie zdążyłem barierę włączyć, ale to też jakiegoś znaczenia większego nie ma. Ja chcę tylko uderzyć, ja chcę tylko zautoatakować. Oni ogólnie rzecz biorąc mają fajny team. Tylko gorzej z umiejętnościami. No cóż, tym już nie grzeszą, prawda? O Jezus, jaka słaba klatka. Kolega się rzucił niepotrzebnie, jego błąd. What the fuck, Ashe, co ona zrobiła, że zabiła tąże dziewczynę? Aha! O Jesus! Dobra panowie. Ja sobie może jeszcze pójdę po raptorki, żeby mieć na item. No i tyle. W późniejszej fazie gry zalecam wam kupienie, tak jak u Anki, butów oczywiście tych niebieskich. Dlaczego? Postawię pytanie dlaczego. Bardzo ważne jest, żebyśmy to my zaczynali teamfighta. Czy to przez dobrą rzuconą klatkę, no co jak sami zresztą wiecie, co nie zawsze mi się zdarza, czy to przez sam środek wpadniecie w przeciwników. Na czym to polega? To są powiedzmy właśnie przeciwnicy, wy używacie flasha ulti. Następnie Zoni. Z Zonią warto o chwilę poczekać. Nie od razu, broń Panie Boże. Żeby przeciwnicy na was się rzucili, żeby się jeszcze do was zbliżyli, żeby myśleli, że mam jakiekolwiek szanse z wami. Dobra, rzucę barierę, żeby mieć tylko asystę.
Okej, gitara. Na sepie włączacie Zonię i gitara. Niszczymy, niszczymy. Okej. Bijemy go, ja ulti nie będę używał, się po prostu nie opłaca. Auto taki śmierci, takie tam. Ah, gościu, no twój błąd. Po smoka, ja poszedł po barona, potem po smoka. Dobra, to ja z Rengarem pójdę po smoka. Nie, on ma w dupie smoka, no dobra, no to, to znaczy po barona, on ma w dupie tego barona, to idziemy po smoka, no. Tutaj wardy są świetnie postawiane. Uuuuhuhu! Panowie i panie. O Jezus, typie, typie. Ja nie mam many. Ja nie mam many. Ja muszę się cofnąć. Dobra, teraz sobie kupię fajnego Rabadona. Oczywiście, jeżeli wygrywacie, tak jak ja tutaj, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, jakie buty kupicie, prawda? Ale jeżeli mecz jest wyrównany, to musicie kupić niebieskie. Naprawdę, im częściej macie flasha, tym lepiej dla was, tym lepiej dla waszego teamu. To działa na zasadzie Anki Tibersa. Używacie flasha znikąd z dupy, nagle stunujecie potem 3, 4, 2 bohaterów, zabijacie ich, 2 kluczowych, najlepiej. I jest gitarka. Dobra, okej. Ups. Przeżył. Wow. A to co wiem, że mogę spamować. No, co najwyżej tyle mogę zrobić. Ajajaj. O, the fuck. Dobra, ale zabija Garena. Nie. No god damn it. No nie zabiłem Garena. On nie miał HP. No dobra, no trudno się mówi, prawda? Ojku. No Garen był mój. Tak myślałem, mówię, no dobra, dobra, jeszcze tam wywalę mu z tego skuwu i będzie gitara. A tu taka dupa, tym bardziej, że ma jednak, no właśnie, Spirit Visage. A ja czy na przebicie niczego budować nie będę. Jeżeli bym, to jest tak, ikonodyn jest fajny na Morganę. Aczkolwiek jeżeli sądzicie, uważacie, że wam się nie przyda i tak dalej, to moglibyście złożyć posmy Abesala i Voidstaffa. Z kolei, jeżeli nie macie przeciwko sobie apeków, bo czasem tak się zdarza, nie, raczej tego Abesala nie kupujcie, a zamiast Abesala kupicie Voidstaffa. No i tyle, no i tyle. Oczywiście teraz kupię Rabadonowy, jak wiadomo, Rabadon to podstawa. Tari golał tego Rengara, albo oni siebie nie zauważyli. Gragi nie jest tak tanki, jak myślałem, szczerze powiedziawszy. Kajty, co on ma to kupione? Dziwne, że jakieś większe obrażeń nie ma dziewczyna. No i mój.
Dobra, możemy to robić, Garen się cofa. Ale raczej chłopak tutaj dużo nie poradzi z Masterem na czele. A i gitara. Dobra, GG, poddaje się dziska. No cóż, nie mieli wyjścia. Okej, okay. Mam nadzieję, że mi komentarz jaki ten gameplay. No może na początku z tym flashem nie było za dobrze, ale wam się podobało standardowo. Zapraszam do komentarza, subskrypcja, trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!